Fundacja Wolne Miejsce po raz kolejny z myślą o osobach w potrzebie. 27 lipca to Dzień Samotnych i z tej okazji Fundacja zorganizowała spotkanie dla takich osób. Paweł Jędrusik. Na samotność jest tylko jedno lekarstwo – obecność drugiego człowieka. Dlatego przy sklepie Spichlerz spotkało się w czwartek kilkadziesiąt osób. Wśród nich głównie seniorzy, bo to tę grupę społeczną przede wszystkim dotyka samotność. Bardzo dużo mi daje, bo jestem samotną osobą i te spotkania bardzo dla mnie dużo znaczą. I dzięki tej fundacji, tej pani Małgosi, to jestem bardzo wdzięczna i zadowolona. Bo na gimnastykę chodzę, w ogóle korzystam tutaj bardzo dużo z tego wszystkiego. Takich osób jak pani Krystyna jest więcej. W czwartek seniorzy nie tylko mogli ze sobą porozmawiać, ale także wziąć udział w kulinarno-edukacyjnych warsztatach Zero Waste. Osoby, które do nas przychodzą, to już tak naprawdę, można powiedzieć, czują się jak w rodzinie. Tutaj w Spichlerzu, w naszym sklepie socjalnym, moi pracownicy mówią, że nawet dostają prezenty. Dostają ciasta od tych pań, które przychodzą. Tu są rozmowy właśnie o rodzinie, czasami właśnie o wnuczkach, czasami jakieś wakacje, jak ktoś skądś wraca, nawet są kartki wysyłane. Więc to się wytworzyła taka trochę społeczność, nazwijmy to spichlerzowa. A ta społeczność potrzebuje przestrzeni do wspólnych spotkań i wkrótce będzie mieć kolejne, bo już nie tylko sklep Spichlerz, ale także dom spędzania czasu dla osób samotnych, który powstanie w Katowicach. Centrum integracyjne, centrum aktywności, centrum bycia z kimś. I ja sądzę, mam nadzieję, że to w ciągu kwartału ruszy. I mam nadzieję też, że to będzie takie centrum dla całego miasta, dla osób samotnych, po to, żeby przychodząc tam przestały czuć się samotne, żeby poczuły bliskość z innymi ludźmi. A jeśli ktoś czuje się samotny, może spróbować to zmienić. Wszystkich seniorów zapraszam co czwartek na 10:00 w czasie wakacji do kawiarenki przy Spichlerzu. Od 7 września rozpoczynamy nasze spotkania w parafii Matki Boskiej Piekarskiej na Górnym Tysiącleciu. Nie trzeba się zapisać, wszystkich przyjmujemy z otwartymi rękami. W domu spędzania czasu dla osób samotnych, który powstanie w Katowicach, znajdzie się bistro, będą także organizowane imprezy taneczne.